Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, kroniki kryminalnej. Tak jak obiecałem w zeszłym tygodniu, cofniemy się dzisiaj o 100 lat konkretnie do pierwszych miesięcy 1922 roku. Poznamy pierwszego w Rzeczpospolitej seryjnego zbrodniciela oraz Chyba też pierwszą kobietę, która została skazana na karę ostateczną. Miejsce zbrodnicielskich działań to Warszawa, a konkretnie okolice Pruszkowa i Ożarowa. Czy to przypadek? Ale zanim przejdziemy do dzisiejszej historii. Mam pewne ogłoszenie, pewną prośbę, pewną uwagę. Otóż zaledwie 30% z moich słuchaczy, słuchaczek, widzów subskrybuje ten kanał. Macie za darmo niezwykle ciekawe opowieści. Jest to dla mnie sytuacja bardzo przykra i mam nadzieję, że to się zmieni. Gdyż każda subskrypcja powoduje, że kanał jest większy. Jak jest kanał większy, to i content jest ciekawszy. Content nie na zasadzie, że jestem szczęśliwy, tylko treści, które daje. Im nas więcej, tym jest po prostu lepiej. Tak to już działa na tym YouTubie. I żeby was zachęcić do subskrybowania Kroniki Kryminalnej, wymyśliłem pewien konkurs. Natomiast o nim... Dopiero opowiem po dzisiejszym odcinku dla tych, którzy będą w ogóle tym zainteresowani. Dla reszty zapraszam, a dzisiejszy odcinek zaczynamy 7 marca 1922 roku na dworcu wiedeńskim, który w tamtym czasie był dworcem głównym w Warszawie. Dworzec wiedeński powstał w połowie XIX wieku jako dworzec, Jakiś taki przesiadkowy dla przyjezdnych, nic poważnego. Natomiast po 1919 zrobiono z niego dworzec główny jako prowizoryczną konstrukcję, którą po kilku miesiącach miało się zmienić na dworzec główny z prawdziwego zdarzenia. Ale jak to w Polsce bywa, prowizorka trwała do 1939 roku. Jak z pewnością wiecie, dworce, nie tylko w Polsce, ale chyba na całym świecie, to miejsca, gdzie, oprócz podróżnych, oczywiście pojawiają się typy spod ciemnej gwiazdy, gdzie pojawiają się dzieci z dworca ZOO, gdzie pojawiają się młode kobiety świadczące pewne usługi, gdzie zdarzyć mogą się doliniarze, kieszonkowcy. To chyba synonim, tak czy inaczej, yy, osoby, z którymi na co dzień nie chcielibyśmy mieć wiele wspólnego. Nie inaczej było w 1922 roku, i w tłumie tychże wszystkich koczowników dworcowych, pojawili się także pewnego dnia, 7 marca, policjanci w cywilu, przebrani za zwykłych obywateli. Wśród tych policjantów znajdowała się także niejaka Feliksa Zarzycka. Obserwowała e, osoby, które przechodzą przez ten dworzec, aż w pewnym momencie złapała za rękach przodownika Sikorskiego i powiedziała do niego to on, wskazując mężczyzna niepozornego, choć krępego, o twarzy wysuszonej, szkieletowej, wręcz bym powiedział zaoranej. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. 28 lutego 1922 roku, tydzień przed wydarzeniami na dworcu, w redakcji Dziennika Rzeczpospolita Mieszczącej się przy ulicy Gabriela Boudouena w Warszawie, jeden z dziennikarzy, szukający tematu do następnego numeru, przeglądał aktualną gazetę. W kronice policyjnej przeczytał krótką informację o tym, że w lesie między Miłosną a Wawrem znaleziono ciało kobiety, której nie udało się zidentyfikować. Ciało leżało już od wielu dni i było w stanie rozkładu. Niby nic nadzwyczajnego, bo takie doniesienia można było przeczytać niemal każdego dnia, ale uwagę dziennikarza przykuł jeden szczegół. Kobieta pozbawiona była odzieży wierzchniej. Dziennikarz udał się do archiwum i przejrzał numery z ostatnich kilku tygodni. Po chwili znalazł numer z 11 lutego. Przeczytał w nim następującą notatkę. W nocy z 9 na 10 lutego na drodze prowadzącej do stacji Włochy we wsi Karolin znaleziono ciało kobiety. Morderstwo dokonano przez podeszłość gardła. Prawdopodobnie w celach rabunkowych, albowiem kobieta obdarta była z wierzchniej odzieży. Ale nie na tym koniec. Gazeta z 1 lutego donosiła o kobiecie w stanie brzemiennym, która była obdarta z wierzchniej odzieży. Mając na sobie tylko lekką bluzkę i męskie kalesony. Ostatni czy też pierwszy artykuł pochodził z 17 stycznia. Można w nim było przeczytać o ciele kobiety, znalezionym w zagajniku pod pruszkowem. Ciało zasypane śniegiem nie miało na sobie odzieży wierzchniej. Dziennikarz usiadł przy swoim biurku przed maszyną do pisania i zaczął stukać w klawisze. Od pewnego czasu pisał, słyszy się stale o znalezionych tu i ówdzie ciałach kobiet. Zawsze są odzierane z wierzchniej odzieży i mają na sobie znaki od uderzeń tępym narzędziem. Wynika z tego, że morderstwa te dokonywane są według jednego systemu. Należy zatem przypuszczać, iż działała tu jedna ręka. W ciągu ostatnich tygodni znaleziono 7 takich ciał w okolicy Warszawy, w okolicach Rakowca, pod Ożarowem, Otwoskiem, Pruszkowem, w lesie między Miłosną a Wawrem i w innych okolicach. Należy zwrócić jeszcze uwagę na to, że dzieje się to w pobliżu torów kolejowych. Mniej więcej w tym samym czasie wspomniany już przodownik Józef Sikorski wraz z wywiadowcą. Dzisiaj powiedzielibyśmy śledczym, Antonim Bedynarkiem także zauważyli pewną regularność w znikaniu kobiet w okolicach Warszawy. Przy okazji przychodzi mi do głowy, że przodownik, Józef Sikorski, przodownik to jest dzisiaj chyba odpowiednik sierżanta. Niemniej panowie zauważyli także, że wszystkie kobiety nie miały na sobie płaszczy oraz dokumentów. Niektóre z nich także butów. Doszli zatem do wniosku, że mogą być to napady rabunkowe. Może na marginesie jeszcze dodam, że obu funkcjonariuszy, a na pewno jeżeli chodzi o wywiadowcę, bednarka, wrócimy w jakimś kolejnym podcaście, bo bednarek. Był trzy lata później na tropie innego, seryjnego zbrodniciela, o którym będę chciał kiedyś też opowiedzieć. Póki co panowie próbowali znaleźć jakiś punkt zaczepienia, czegoś czego można by się chwycić, i podążać za tropem. I rzeczywiście, udało im się coś takiego znaleźć. Szczęśliwie dla śledztwa przy ostatniej kobiecie znaleziono list. Pisany był cyrlicą, ale funkcjonariusze mieli problem z jego odczytaniem. Nie był po rosyjsku. Wreszcie udało się sprowadzić kogoś, kto zna język, języki wschodnioeuropejskie i udało się ustalić, że był to język ukraiński. A adenatką może być niejaka Marianna Moros, która była adresatką tegoż listu. Marianna Moroc. Czy to nazwisko mówiło coś policji? Absolutnie nic, ale dawało to jakieś prawdopodobieństwo, że kobieta była jedną z setek, może z tysięcy, czy też dziesiątków tysięcy migrantek, które koczują w warszawskich noclegowniach, czekając na transfer na zachód, za ocean, oczekujących na paszport albo Szukających w stolicy pracy. Pamiętajmy, że w 1922 roku to odbudowująca się wciąż Polska. Zaledwie rok wcześniej udało się przełamać dziką falę bolszewików, zmierzających ze swoimi hasłami rewolucyjnymi na zachód. Polska po ponad 120 latach jest wreszcie niepodległym państwem, ale jej cały organizm, jej administracja się dopiero buduje. Najlepszym przykładem niech będzie kwestia dokumentów. Z jednej strony każdy obywatel był zobowiązany posiadać dowód osobisty, ale nie było ujednoliconego wzoru i nie było wymogu zdjęcia na dokumencie. Ponadto stare dokumenty, wystawione przez zaborców, nadal były aktualne, a nowy dowód. Gdyby się zdarzyło zgubić, stary można było uzyskać bezpłatnie. Chyba zauważacie, że wystarczy odrobina tylko złej woli, aby w tym chaosie ewidencyjnym załatwić sobie całkiem legalne dokumenty na obce nazwisko. A kryminaliści korzystali z tej luki ochoczo. Zresztą, skoro dowód nie miał fotografii, jakim problemem było posługiwanie się. Cudzym dowodem osoby zbliżonej wiekiem. Ale nie tylko chaos w administracji był problemem. I choć dla dzisiejszej historii ma to drugorzędne znaczenie, chociaż czy na pewno, pozwolę sobie nakreślić obraz początków II Rzeczpospolitej, która w oczach romantycznych polityków współczesnych była najpiękniejszym okresem w dziejach naszej ojczyzny. Jeśli wsłuchać się w sentymentalne tęsknoty niektórych naszych decydentów, maluje się obraz sielankowej krainy o szklanych domach, w której rozkwitała kultura, literatura i teatr. Ułani w równych szeregach prowadzą konie z tępem, żołnierze ubrani w rogatywki. W miastach rozkwitają kawiarnie, restauracje w Fiakry drzemią pod wieżą mariacką, w plerynach kroczą poeci, dziennik na kiju niesie ober i kawę. Ale czy tak było na pewno? Posłużę się teraz y, przy tej okazji fotografiami z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Więc jeżeli oglądacie to na YouTube, to możecie sobie obejrzeć, jak to wyglądało. A ja poza tym opowiem o rzeczywistości Polski w latach 20. XX wieku. Był to kraj z 11 milionami analfabetów, 1,5 milionem sierot i setkami tysięcy bezdomnych oraz milionami bezrobotnych. Wśród robotników stopa bezrobocia sięgała nawet 59%. Co trzecia osoba zatrudniona w tak tzw. wielkim i średnim przemyśle miała zajęcie przez 3, 4, a w najlepszym razie 5 dni w tygodniu i odpowiednio niższą pensję, zwykle nie zapewniającą egzystencji. Tomasz Borejza w swoim tekście Bieda II Rzeczpospolitej pisze, że na każdego polityka, literata lub przemysłowca, którym się udało, przypadały wtedy tysiące ludzi, którzy żyli i pracowali za marne grosze lub za jedzenie i dach nad głową. Wiele o tym mówi los służących, o których mówiło się wtedy per Kasie i Marysie, a kiedy pracowały posłusznie, dodawało się, że są to dobrze wytresowane Kasie i Marysie. Kasia i Marysie kąpały się w wodzie po państwie, bo szkoda było nowej. Poniżano je, wykorzystywano i traktowano z góry, a mimo to ich los i tak był lepszy niż wielu innych. Alternatywą było bowiem dla nich pozostanie na wsi lub w miejskich slamcach. Wiele kobiet pracowało na ulicach, a ich usługi były warte tyle co 3 kilogramy cebuli albo kilogram mięsa. Mam nadzieję, że wystarczająco zarysowałem czasy, w których dzisiaj się zagłębiliśmy. Gdybyście chcieli doczytać, to w opisie wrzucam artykuły, które poruszają temat biedy w drugiej rzeczpospolitej nieco dogłębniej. My skupmy się na sprawie kryminalnej. Wspomniany wywiadowca Bednarek zanurzył się w środowisko migrantów bezrobotnych i bezdomnych, koczujących na dworcach czy w noclegowniach warszawskich. Chodził po warszawskich ulicach, zaglądał do melin. Nie będzie chyba zaskoczeniem, że ta ciemna warstwa społeczeństwa nie chciała za bardzo się zwierzać funkcjonariuszowi policji, która tak samo wtedy jak i dziś nie jest miła prawilnym cwaniakom. Wreszcie jednak wywiadowca Bednarek trafił na dwudziestokilkuletnią Ukrainkę, która szukała swojej zaginionej przyjaciółki przyjechały wspólnie z Husiatynia, o którym Wikipedia mówi ci, że to tak zwane osiedle typu miejskiego. Nie wchodząc w szczegóły, to raczej wioska, choć trochę miasteczko, nieco mniejsze tylko od Lachna, leżące w obwodzie tarnopolskim. Co nas jednak powinno bardziej interesować, to fakt, że kiedy wywiadowca Bednarek pokazał Michalinie, bo tak miała na imię młoda Ukrainka, Fotografię z miejsca odnalezienia Marianny Moros, ta pobladła i się rozpłakała. Tak, to była jej zaginiona przyjaciółka. Bednarek zabrał ją na komisariat i dziewczyna opowiedziała wszystko, co wydarzyło się tego dnia, kiedy widziała Mariannę po raz ostatni. czyny marzyły o wyjeździe do Kanady Warszawa miała być zaledwie przystankiem przed dalszą podróżą na zachód ale niespodziewanie tutaj utknęły zatrzymały ich jakieś formalności problemy w konsulacie brak paszportu i nagle te dwie młode kobiety marzące o wielkim świecie znalazły się na prowizorycznym dworcu wśród szulerów, alfonsów, stręczycieli, kierzonkowców kobiet lekkich obyczajów. Bez pieniędzy i bez chleba. Stanisław Maria Saliński, dziennikarz i prozaik zeszłej epoki, pochodzący ze wschodu, mieszkający jednak później w Warszawie, tak opisywał polską stolicę lat dwudziestych w swojej książce Long Play. Warszawski. Każde duże miasto, jak każdy człowiek, ma swój zapach. Tu zalatywało stęchle i ubogo. Woń namokłej drzewiny, grzybowa wilgoć murszejących desek. Na jezdniach, zamiast bruku czy asfaltu, drewniana kostka nasiąkła wodą. Michalina i Marianna zastanawiały się, czy pójść na ulicę, czy może na służbę do jakiejś zubożałej szlachcianki, które na dworcu właśnie szukały taniej siły roboczej, jedno gorsze od drugiego. Aż nagle podeszła do nich wysuszona kobieta z ustką na głowie, przypominająca trochę matkę Teresę, i ulitowała się nad ich losem, dając kromkę chleba. Od słowa do słowa wyszło, że ma sąsiada, yy, gospodarza, który wspominał jej nie dalej jak dzisiaj, że poszukuje pomocy przy gospodarstwie. Wiosna się zbliża, trzeba obsiać pola, trzodę nakarmić, a sam już nie wyrabia. Dziewczyny nie posiadały się z radości. Wreszcie szczęście się do nich uśmiechnęło, a widmo głodu zostało. Odsunięte. Kobieta z chustką obiecała znaleźć tego sąsiada, bo był dziś w Warszawie, w interesach i niedługo powinien pojawić się na dworcu. I tak też się stało. Dziewczyny dostrzegły mężczyznę o twarzy ziemistej, wysmaganej wiatrem i mrozem. Widać było, że to człowiek, który ciężką pracą w polu zarabiał na chleb. Stradzę wam jednak, że ślady na jego twarzy. Zaznaczyła katorga, na jaką był zesłany wiele lat temu za poważne przestępstwo, o którym jednak powiemy sobie trochę później. Kobieta przyprowadziła rzekomego gospodarza i przedstawiła mu dwie Ukrainki. On także się przedstawił: Bronisław Witkowski. A później przyglądał się im, jak klaczom na aukcji, wypytywał je o doświadczenie. Kręcił trochę nosem, ale ostatecznie zgodził się wziąć je na próbę. I to obie. Obiecał wrócić nazajutrz. Kiedy gospodarz z matką Teresą odeszli, Michalina zwierzyła się Mariannie, że on się jej nie podoba. Nie umiała tego uargumentować. Miała po prostu złe przeczucie. – Ech, Michalina, twoimi przeczuciami się nie najemy – rzekła Marianna. Ta starowinka wygląda jak chodzące dobro. Nie naraziłaby nas na niebezpieczeństwo. Ale ten facet, zrzędziła dalej Michalina, jak na mnie patrzył, mnie ciarki. To z głodu, zauważyła Marianna. Nie drwi sobie, odparła Michalina. Naprawdę źle mu z oczu patrzę. Wtedy to dziewczyny się rozdzieliły. Marianna postanowiła zaryzykować i Pojechać z gospodarzem, który przedstawił się Witkowski, a Michalina uparła się, że nigdzie nie jedzie i zostanie w schronisku Felixy Zarzyckiej, u której nocowały. Nazajutrz gospodarz przyjechał do pensjonatu, aby zabrać ze sobą obie Ukrainki. Właścicielka rzeczonego schroniska, Zarzycka, to ta sama kobieta, która w kilka tygodni później rozpoznała na dworcu naszego zbrodniciela i wskazała go. Przodownikowi Józefowi Sikorskiemu. Teraz, kiedy pojawił się gospodarz Witkowski, aby zabrać do siebie na roboty obie Ukrainki, za Rzycką też coś tknęło. Podobnie jak Michalinę. Szepnęła dziewczyną, że jemu nie należy ufać, że źle mu z oczu patrzy i kto wie, na jakie nieprzyjemności może je narazić. Michalinę utwierdziło to w przekonaniu o słuszności swojego przeczucia, ale Marianna nie chciała zrezygnować z szansy i postanowiła pojechać z gospodarzem. Michalina odprowadziła ją na dworzec wraz z gospodarzem i matką Teresą i wtedy widziała swoją przyjaciółkę ostatni raz. Mariana Zażycka była na początku śledztwa podejrzewana o współpracę z gospodarzem Witkowskim, z którym pojechała Marianna, ale po przesłuchaniu jej i po przeszukaniu mieszkania nie znaleziono żadnych dowodów, które by to potwierdzały. Mało tego, Zażycka zaoferowała swoją pomoc, wiedziała, jak wygląda domniemany gospodarz i mogła wystawić go policjantom. Przez kilka dni policjanci w cywilu przeczesywali dworzec główny wraz z Zarzycką oraz Michaliną. Wreszcie Zarzycka rozpoznała gospodarza i wskazała go. Policjanci w pełnej gotowości zaczęli obserwować mężczyznę. Za nim szła kobieta, która chowała swoją żółtawą jak wosk twarz pod dużą chustą na głowie. Swoimi maleńkimi jak paciorki oczyma. Omiatała koczujące tu kobiety, aż wreszcie zatrzymała się, jak pies myśliwski, który wyczuł trop, i spojrzała na samotną, wyglądającą na zagubioną młodą dziewczynę. Podeszła do niej i uśmiechnęła się dobrotliwie. Przepraszam, czy. Mogłaby mi pani popilnować tobołek? zapytała tę dziewczynę. Ja muszę na stronę, a to ciężkie jak diabli a pani dobrze z oczu patrzy. Dziewczyna o śniadej i uśmiechniętej twarzy zgodziła się popilnować bagaż. Miała ciemne jak miód gryczane oczy, czarne kręcone włosy. Wyglądała jak cygańska tancerka. Kobieta podziękowała jej serdecznie i obiecała, że za chwilę wróci. Tak też się stało. Chciała dla dziewczynie grosika za pomoc, ale tamta odmówiła. Ech, dobre z ciebie, dziecko, powiedziała kobieta. Zapytała skąd dziewczyna pochodzi, dokąd zmierza. Okazało się, że utknęła tutaj. Miał po nią przejechać jakiś przyjaciel rodziny, ale się nie zjawił. Koczuje tu na dworcu już od wczoraj. A nie ma ani pieniędzy, ani chleba, i nie ma dokąd pójść. A przyjechała z Krymu. Biedne dziecko, rzekła kobieta. A po chwili, jakby sobie coś przypomniała, dodała, ale, ale. Mój dobry znajomy, szuka pomocy na gospodarstwie w Ożarowie. To niedaleko. Jeśli chcesz, to za dwie godziny z nim przyjdę. Dziewczyna ucieszyła się i całowała kobietę po rękach za jej dobroć. Jednak kobieta nie zdążyła już wrócić z gospodarzem. Zamiast ich, dziewczyna zatrzymała policja i wypytała ją, czego baba od niej chciała. Dziewczyna powtórzyła przebieg rozmowy. I potwierdziła tym, że to ta para, której policja poszukuje. Kobieta w chuście, śledzona przez funkcjonariuszy w cywilu, dołączyła po chwili do podejrzanego mężczyzny i oboje oddalili się od dworca, zamierzając zapewne wrócić za te dwie godziny, aby zabrać dziewczynę. Do tego jednak nie doszło. Kiedy oboje znaleźli się w miejscu, gdzie nie było nikogo postronnego, policjanci ich zatrzymali. Mężczyzna, jak i kobieta, byli tak zaskoczeni, że nie stawiali żadnego oporu. Mało tego, mężczyzna bez żadnych oporów wyciągnął swój dowód osobisty, aby zostać wylegitymowanym, nie miał nic do ukrycia. Beronisław Witkowski, przeczytał policjant. To on. Mężczyzna natychmiast pobladł. Nie, przepraszam, to pomyłka zaczął się tłumaczyć drżącym głosem. Ten dokument to, to ja znalazłem przed chwilą to nie, nie mój dowód nie, ja jestem Franciszek powiedział Franciszek Balas. I na dowód swoich słów wyciągnął z zapachu zuchy dokument, który potwierdzał, że rzeczywiście jest Franciszkiem Balasem. Pamiętacie, jak wspominałem, że Podrobić dokument, a nawet załatwić sobie oryginalny, legitny dowód, było banałem. Takimi dokumentami posługiwał się domniemany gospodarz. Policjanci go przeszukali i znaleźli trzeci dokument, tym razem na nazwisko Szczepan Paśnik. W toku dalszego śledztwa potwierdzono, że mężczyzna był właśnie Szczepanem Paśnikiem. Zabrano go na komendę wraz z kobietą, która okazała się być jego małżonką, Józefą Paśnik, i tam kontynuowano przesłuchanie. Do dziś mają niektórzy wątpliwości, czy Przesłuchanie odbyło się zgodnie z procedurami, jakie obowiązywały policjantów w tamtych czasach. W latach dwudziestych zeszłego stulecia zastrzeżeń wobec legalności działań policjantów było mnóstwo. Ktoś mógłby powiedzieć, że dzisiaj policja nadużywa władzy. Wolne żarty. Nawet milicja obywatelska wygląda w zestawieniu z policjantami lat dwudziestych jak przedszkolaki. Wyzywanie od świń, bicie po twarzy, i przykładanie rewolwu do głowy dla wyciągnięcia zeznań. Proszę bardzo. Przetrzymywanie bez powodu, targanie za brodę i włosy, kopanie. Oczywiście. Okładanie rzemieniem żydowskich chłopców. Wiadomo. Gazety opisywały nawet przypadki, jak przesłuchiwany był podwieszany na łańcuchu pod sufitem, gdzie Spędzał nawet kilka godzin. W 1923 roku za używanie przemocy wobec oskarżonych ukarano prawie 400 policjantów. A ilu było takich, którym nie udało się nigdy nic udowodnić? Ech ta nasza, wolna, niepodległa, druga rzecz, pospolita, prawda kraina mlekiem i miodem. Warto jednak też wziąć pod uwagę, że policja była traktowana przez rząd bardzo po macoszemu. Można by odnieść wrażenie, że łatanie dziury budżetowej odbywało się właśnie poprzez cięcia w policji. Wiele gazet uważało, że policja to niepotrzebna gałąź biurokracji. Policjanci zarabiali zresztą śmieszne pieniądze, ale chyba Najgenialniejszym pomysłem na oszczędności było pozbawienie komisariatów telefonów. No bo na co komu to ustrojstwo, prawda? Nie dowiemy się dziś nigdy, czy Paśnik przyznał się do swoich zbrodni z własnej woli, czy też wymuszono na nim je. Czy wymuszono na nim. Sprawy, które nie zostały wcześniej rozwiązane i chciało je, chci, chcięto je zamknąć. Mimo wszystko, drogę przestępczości, po której kroczył Szczepan Paśnik, którą odtworzono podczas przesłuchań, ona ma sens i nie wydaje się być zupełnie wymyślona. Wszystko miało się zacząć jeszcze w 1906 roku, kiedy to młody Paśnik podczas rewolucji miał zgładzić carskiego policjanta. Skazano go wtedy na katorgę. Nie udało się to jednak potwierdzić w 1922 roku, chociaż Paśnik powtarzał yy, podczas rozprawy sądowej, mówiąc o tym z dumą, że tak, to miało miejsce, sugerując chyba trochę, że jest bohaterem narodowym. Czy jednak rzeczywiście podniósł rękę na zaborce? Tego nie wiadomo. Udało się jednak ustalić, że w 1912 roku podczas ucieczki z aresztu, gdzie tam był osadzony za jakąś kradzież, zadusił, a później obrabował bogu ducha winnego strażnika. Za to zesłano go na Sybir na 12 lat katorgi. Łatwo policzyć, że całej kary tam nie odbył, gdyż po rewolucji październikowej Szczepan został zwolniony i wrócił do Polski. Osiadł w Warszawie, choć jego dom rodzinny był w Garwolinie. Tam też miał kochankę, o której wiedziała albo nie wiedziała jego żona. Zresztą to chyba nie do końca istotne. Co jest ważne, z jakichś powodów, które chyba tylko jemu są wiadome, chciał się tej kochanki pozbyć. I to była jego pierwsza. Ofiara w Drugiej Rzeczpospolitej, a przynajmniej w 1922 roku. Był styczeń, dokładnego dnia Paśnik nie pamiętał. Z Józefą Gądek, Szczepan miał chyba słabość do Józef, przypomnę, że jego żona też była Józefa, spotkali się w Warszawie. Następnie udali się pociągiem do Pruszkowa. Szczepan opowiadał jej, że chce tam kupić kawałek ziemi. I chciałby jej go pokazać. Kiedy byli oddaleni od ludzi, pod jakimiś krzakami, szczepan wyjął scyzoryk, najpierw dzigał, a później poderż bardu. Następnie ściągnął z jej nóg trzewiki i dużą zimową chustę. Łup ten oddał żonie, aby obchnęła go na karcelak. Karcelak to taki hmm, bazar Różyckiego II Rzeczpospolitej. Taki stadion dziesięciolecia. Tam można było kupić wszystko i każdego. Tam przywijali się takie typy jak Maki Messer i jemu podobni. Tam młode dziewczyny poznawały najstarsze zawody świata. Dla najmłodszych słuchaczy, jakby to wyjaśnić. To taka galeria handlowa, tylko że bez ścian i bez dachu. Ciekawym wyborem była kolejna ofiara Paśnika, a mianowicie matka wspomnianej przed chwilą kochanki. Zadzwoniła do niego, że córka nie odbiera, a podobno miała się z nim właśnie widzieć, czy może ma złodowaną komórkę, czy on ją może widział, bo martwi się o córkę. Trochę może nakłamałem. Paśnik sam pojechał do matki, byłej już kochanki, i powiedział jej, że córka leży u niego w mieszkaniu w Pruszkowie, jest bardzo chora i że prosi, by matka przyjechała. Maria Wiśniewska, bo tak się matkę nazywała, natychmiast podążyła za Szczepanem. Pełna obaw o córkę. Kiedy wysiedli z pociągu, zapadał już zmrok. Maria w pewnym momencie. Poczuła silny uścisk na gardle i się przewróciła. Później poczuła, że uderza o ziemię. Straciła przytomność. Chyba na szczęście, bo nie poczuła, kiedy paśnik poderżgał. gardło. Zabrałem z niej chustę brązową, znawał później na policji, i palto, które sprzedałem w Warszawie hałaciarzowi za 12 tysięcy marek. No dobra, co najpierw wyjaśnić? Co to chołaciarz, czy ile to 12 tysięcy marek? Zacznijmy od chołaciarza. To niezbyt miłe określenie Żyda w tamtych czasach. Nie używajcie go, proszę. Natomiast 12 tysięcy marek hmm, pobudza trochę wyobraźnię, prawda? Ale nie było to refenowskie marki, ale prawrazując Killera, Gówno warte polskie marki. 12 tysięcy to być może pensja robotnika może nawet pół pensji. Zatem nie były to kokosy. Zapytany, dlaczego zdecydował się na takie zdobywanie pieniędzy. Paśnik wzruszył jedynie ramionami i stwierdził, że miał pecha, bo trafiały mu się same biedne kobiety. Po kilku dniach. Po kilnięciu matki byłej kochanki, Paśnik kilnął kolejną kobietę niejaką rozalę garlicką. Co ciekawe, według prasy była ona jakąś dalszą krewną jego pierwszej ofiary ciotką albo kuzynką. Co w rodzinie to nie zginie, prawda? Ją także okradł trzewiki, sukienka. Żona sprzedała na karcelaku za cztery tysiące marek. Żona była średnio zadowolona. Tak to my się nigdy nie dorobimy, powiedziała z pretensją. Cztery tysiące tyle to nam zaledwie na tydzień starczy. Śmiech na sali. Życia nam nie starczy, żeby się dorobić. Będziesz co tydzień kogoś ciukał? Szczepan pochylił, struchlały głowy. Józefa postanowiła zostać jego menadżerką. Ja ci będę znajdowała panienki, powiedziała. Takie co to mają trochę grosza przy sobie. Na początku lutego na dworcu wiedeńskim natknęła się na młodą panią Storunia, która jechała do Niemiec do pracy. Namówiła ją, aby w czasie oczekiwania na paszport zamieszkała u nich. Kobieta się zgodziła. Paśnikowie zaprosili ją do Włoch. Gdzie rzekomo mieszkali? Kiedy już wysiedli z pociągu na stacji Włochy po przejściu kilkuset metrów, Szczepan rzucił się na dziewczynę i znowuż uderzał ją scyzorykiem i poderżał garnki. Potem zdjąłem trzy wiki, zeznawał na policji chustę oraz palto. Wszystkie te rzeczy, żona sprzedała za 10 tysięcy marek. Wtedy Paśnikowa zauważyła jeszcze jeden mankament swojego genialnego planu. Tym scyzorykiem bardzo paskudisz, powiedziała. Nie da się później tego doprać i handlarze obniżają cenę. Nie mógłbyś używać rąk, no wiesz, tak mocno złapać, aż dech odbierze. Byłoby czysto i ciuchy jak nowe, nie śmigane. Paśnik tak spróbował. Następnym razem przy kolejnej pani, którą mu żona na dworcu znalazła. Miała chyba na imię Stasia. Poza tym miała piękną chustę, ciepłe palto, skórzane buty, serdak, czyli taką kamizelkę z kożucha i walizkę. A wszystko, jak się miało później okazać, warte 11 tysięcy marek. Następnie była Marianna Zuchmak, która zmierzała do Poznania... Aż wreszcie ostateczna ostatnią ofiarą była Marianna Moros, Ukrainka, która chciała lepszego życia w Kanadzie. Charakterystyczne jest to, że małżonkowie nie odczuwali za bardzo skruchy. Być może byli nawet zaskoczeni, że zostali zatrzymani i oskarżeni. Prawie do samego końca wierzyli w to, że naczelnik państwa, marszałek Piłsudski, ich uniewinni. Przecież ich ofiarami były samotne, ubogie kobiety, no nikt ważny. Dopiero co skończyła się Wielka Wojna, której władcy Europy składali całe. Hekatomby niewinnych ofiar. Czy w, w tym rachunku robiło różnicę siedem kolejnych kobiet? Zgodnie z relacjami, Szczepan Paśnik nie był nawet zbytnio przywiązany do własnego życia. Po ogłoszeniu wyroku, który brzmiał śmierć przez rozstrzelanie, Paśnik wzruszył ramionami. Mnie tam wsiorawno, miał powiedzieć. Odmówił też zrobienia rachunku sumienia, kiedy podszedł do niego ksiądz zaraz po wyroku. Na pojednanie z bogiem zgodził się dopiero krótko przed egzekucją, kiedy było już wiadomo, że naczelnik państwa nie skorzysta z prawa łaski. Sam paśnik jednak o to nie zabiegał. Po prostu przyjął po prostu księdza, wiedząc, że nic innego i tak już go nie czeka. Jego małżonka Józefa była wyrokiem bardziej przejęta. Nie rozumiała, co się dzieje i za co czeka ją tak wielka kara. Płakała i powtarzała, że to nie po chrześcijańsku, że człowiekowi należy wybaczyć. I tak jak mąż szedł przed Pluton obojętnie pogodzony z losem, jaki sam sobie zresztą zgotował, o tyle małżonka... Słaniała się na nogach, próbowała się wyrwać żołnierzom i lamentowała, że wolałaby całe życie spędzić w więzieniu niż pójść pod pluton. Punkt szósta zagrzmiała jednak salwa z 12 luf plutonu i najokrutniejsza zbrodniarka w Polsce, jak to opisywał jeden z dziennikarzy, Padła. Pierwsza kobieta w Polsce, którą skazano na karę ostateczną. Po chwili, przed Plutonem postawiono także męża. Mimo jego sprzeciwu, zawiązano mu oczy. W zupełnej ciemności, więc usłyszał komendę Pal, i w tym samym momencie, kiedy usłyszał huk, <laughs> poczuł zapach prochu, wszystko zgasło. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zgodnie z obietnicą opowiadam o konkursie, który sobie wymyśliłem. Otóż, jeśli uda nam się osiągnąć 10 tysięcy subskrypcji, a uwierzcie mi, że to nie jest wcale dużo, Marcin Myszka ma ponad 500 tysięcy, a Justyna Mazur ponad 138, więc na Boga 10 tysięcy to jest symboliczna, Liczba. Niemniej, jeżeli uda nam się osiągnąć te 10 tysięcy subskrypcji, ogłoszę konkurs na nadanie imienia pieskowi, który pojawia się od jakiegoś czasu w moich produkcjach. Poza tym, zwycięzca, który poda najciekawszą imię, najciekawsze imię dla, dla pieska, oprócz tego zostanie wymieniony z imienia i nazwiska. A być może stanie się bohaterem jakiejś opowieści z Lachna? Poza tym otrzyma jedyną w swoim rodzaju, jeden, jedyny egzemplarz, który istnieje, pierwszego opowiadania, na którego podstawie powstał mój pierwszy odcinek na Kronice Kryminalnej. Nie jestem w stanie pokazać tego, tego opowiadania który uwierzcie mi, istnieje, ponieważ jestem w trakcie przeprowadzki, on gdzieś tam w jakimś kartonie w tym momencie się mieści. Jak tylko skończę przeprowadzkę, to udowodnię Wam pokażę fizycznie, że, że ten ta książeczka, to opowiadanie istnieje. Zresztą w jakimś z moich odcinków na pewno ona jest, może nawet znajdę i wkleję gdzieś tutaj fragment gdzie jest ta książeczka widoczna. Ja wiem, że to nie jest jakaś nagroda fantastyczna i no wiadomo, nie, nie, nie jest to nic superenckiego, ale mam nadzieję, że choć trochę zmotywuje was do tego, żeby zasubskrybować ten kanał. Ponieważ Wiesz jak, jak to, to, wygląda, to wygląda, jeżeli, jeżeli... Marcin, Marcin Myszka Myszko ma 500, 500 tysięcy, tysięcy mazur... mazur... Justyna, Justyna 138, a ja, ja niecałe, niecałe 4, 4, wstyd 4. Wstyd troszeczkę, troszeczkę. moi, moi drodzy słuchacze i drogie drogi słuchaczki. słuchaczki. Niemniej dziękuję serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam was serdecznie. Pa!